PCPM wspiera Kenijską Straż Pożarną od 2014 roku i to skromnie powiem, żeśmy osiągnęli tutaj w tym kraju już dużo, dlatego że liczba jednostek Straży Pożarnej w ciągu ostatnich 9 lat zwiększyła się 3-krotnie, liczba strażaków zwiększyła się 3-krotnie. Kenia ma najlepszą Straż Pożarną w regionie wschodniej Afryki. Nie dlatego, że jest taka dobra, dlatego że i w innych krajach tej Straży Pożarnej praktycznie nie ma. Obecnie skupiamy się na szkoleniach profesjonalnych. Na profesjonalnym szkoleniu nowych strażaków, tak żeby oni mogli nie tylko ratować życie w pożarach, ale także udzielać tego specjalistycznego ratownictwa, czyli dla ofiar wypadków drogowych, dla ofiar powodzi, dla ofiar różnych działań, różnych niebezpiecznych substancji. I z drugiej strony pracujemy nad tym, żeby zwiększyć liczbę jednostek straży pożarnej, dlatego że Kenia jest krajem, który jest 2 razy większy od Polski. Te odległości pomiędzy miastami tutaj naprawdę są czasami idące setki kilometrów, więc jeżeli odległość pomiędzy jednostkami straży pożarnej wynosi powiedzmy 250 czy 300 km, to nie ma szans, żeby taki strażacki przyjechał na czas. Dlatego też w ciągu najbliższych 2 lat skupiamy się na specjalistycznym szkoleniu oraz rozbudowie sieci z jednostek straży pożarnej po to, aby móc właśnie skrócić czas reakcji straży pożarnej. Z jednej strony są potrzebne jednostki, budynki, ale z drugiej strony są potrzebne wozy strażackie, takie jak ten, który stoi za mną, który jest prototypem przygotowanym przez PCPM, właśnie jako demonstrator technologii dla Kenii, że wozy strażackie mogą być pod kątem kosztowym w zakresie budżetów, które posiadają lokalne władze.